Cześć, tu Piotr. Zanim przystąpię do omawiania materiału, który dla Państwa przygotowałem, chciałbym serdecznie Państwa zaprosić wspólnie z Marcelem na pierwszą edycję turnieju kanału Łączą Nas Szachy. Turniej odbędzie się 20 grudnia o godzinie 12 na platformie lichess.org. Szczegóły dotyczące turnieju znajdą Państwo w opisie pod nagraniem filmu. Dodam tylko, że na uczestników czekają nagrody, niespodzianki, o których jednak teraz nie powiem. Dowiedzą się Państwo w trakcie turnieju. Także serdecznie Państwa zapraszam, a teraz możemy przystąpić do omawiania materiału, który chciałbym Państwu zaprezentować. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rzeczy szczególnej, a mianowicie o tak zwanym złym gońcu. Na pewno każdy z Was doświadczył takiego problemu, że grając został mu jakiś zły goniec, a mało kto lubi grać ze złym gońcem. Mówi się, że jak jedna figura stoi źle, no to cała pozycja jest zła. No i zresztą nie bez przyczyny, tak? Mistrzowie raczej unikają tego typu problemów, przewidują go zawczasu i rozwiązują ten problem na podstawie na przykład jakiejś wymiany złej figury za dobrą figurę, bądź zawczasu przestawiają figurę na dobre miejsce. No ale zdarzają się sytuacje, kiedy temu nie możemy zapobiec. No i co jest bardzo ważne? Otóż o tym, czy goniec jest zły, nie możemy tak powiedzieć a priori, czyli odseparowując problem danej figury od innych elementów pozycji. Przyjrzyjmy się temu, co tutaj chciałbym Państwu pokazać. Pierwsza partia grana między mało znanymi zawodnikami, partia grana w roku 1924 i oto czarne są tutaj na posunięciu. No i zobaczmy, tak? Białe, gdyby mogły teraz się ruszyć, no oczywiście z chęcią zagrałyby posunięcie tutaj F5, czego czarne raczej wolałyby uniknąć, tak? Zatem jaki jest tutaj sposób na to, ażeby ten problem rozwiązać? No jednym z takich posunięć, które mogłyby temu przeciwdziałać, byłoby zagranie skoczek E7. No niemniej jednak jest to posunięcie, które wycofuje naszą aktywną figurę i wolelibyśmy tego nie robić. I okazuje się, że czarne mają w swojej dyspozycji posunięcie bardzo silne, F5. To jest bardzo silne zagranie. No i tutaj zastanówmy się, jak traktować tutaj daną figurę. Czy to jest goniec dobry, czy to jest goniec zły? No właśnie, zastanówmy się. Okazuje się, że nie to świadczy o wartości figury, jak ona stoi, czy ona ma jakieś tutaj perspektywy, no bo faktycznie widzimy, że te perspektywy są dosyć słabe dla tego gońca. Owszem, możemy sobie wyobrazić, że goniec może stąd wyjść za pomocą posunięcia F6 i gdzieś tam goniec może w przyszłości się przemieszczać, tak dalej. No niemniej jednak, póki co goniec wygląda bardzo źle. Tyle, że tu musimy zwrócić uwagę również na inne elementy danej sytuacji. A składają się na to, na ocenę tej pozycji, również inne tutaj ważne kwestie. A mianowicie, no, musimy też zwrócić uwagę, że skoczek na G3 również nie stoi dobrze. Goniec na C1 to również jest figura, która jest stosunkowo dość mocno ograniczona przez własnego pionka na F4. W związku z tym teraz możemy spojrzeć na naszą figurę, na naszego gońca troszkę innym, bardziej łaskawym okiem. I okazuje się, że goniec jest tutaj w tym miejscu akurat bardzo dobrą figurą. On po pierwsze trzyma pozycję tutaj przy królu, trzyma pozycję nawet w centrum, walczy o punkt E4. Czasami moglibyśmy zaangażować skoczka w ten sposób, tutaj przechodząc na E4 w przyszłości. Dodatkowo pojawiają się takie tutaj możliwości ruchów typu H5, H4,
dzięki któremu moglibyśmy zdobyć więcej przestrzeni i w przyszłości równie dobrze moglibyśmy liczyć na to, żeby goniec wszedł również przez pole H5. A zatem nie jest to zły goniec, jest to akurat w tym przypadku bardzo dobra figura. Z pewnością wiedzą o tym te osoby, które grają wariant w karokanie, rozpoczynający się tam od ruchu skoczek F6, pozwalający na zdublowanie pionków na F7, F6. Tak? Te osoby, które już mają pewne doświadczenia w tych pozycjach, na pewno wiedzą, o czym ja mówię. Nawet sam kiedyś próbowałem grać te pozycje i z dobrym efektem. No i teraz zawodnik grający biały prawdopodobnie uznał, że ponieważ u przeciwnika jest zły goniec, król w centrum, jest to doskonały moment na to, żeby rozpocząć akcję na króla przeciwnika. No i tak się też stało. Przy czym była to bardzo zła reakcja ze strony białego, prowadząca do jeszcze gorszej pozycji. No tutaj białe prawdopodobnie powinny wykorzystać manewr, który wystąpi w takiej słynnej partii Niemcowicz-Rubinstein, skoczek H1, skoczek F2 i gdzieś tutaj może skoczka dać na D3. To byłaby lepsza pozycja skoczka. Skoczek pretendowałby tutaj do pola E5, no wspomagałby tutaj grę w centrum. Natomiast białe zagrały C4, no i to już jest posunięcie, które osłabia centrum białego. Po zagraniu skoczek F6 białe konsekwentnie, ale źle jednocześnie zagrały posunięcie D5. No i to posunięcie prowadzi już do złej końcówki dla białego. Dodajmy jeszcze z pionkiem więcej dla czarnych, ponieważ tutaj oczywiście jest wtrącony szach i po król H1 można odbić hetmanem. No i okazuje się, że w tej pozycji u czarnego mamy pionka więcej, parę gońców, tak, parę gońców, bowiem ten goniec, on wcale tutaj nie jest zły, on czeka na swój dobry moment, a taki moment przyjdzie. Zresztą mówi się tak, że taka figura, szczególnie w odniesieniu do gońca, która wycierpi się przez długi czas partii, ona potem wchodzi w życie z brutalnym efektem dla przeciwnika. I przyjrzyjmy się, jak tutaj czarny rozegrał tę pozycję. Oczywiście nie bez błędów. Goniec D2, no i pokusa, żeby pozostawić króla w centrum w końcówce jest wielka, choć paradoksalnie w tym momencie zasługiwało na uwagę po prostu wykonanie roszady i to byłoby jak najbardziej najlepsze posunięcie w danej sytuacji. No, czarny jednak postanowił króla zachować w centrum, co też wydaje się racjonalnym rozwiązaniem, ponieważ po serii kilku posunięć, tutaj widzimy, czarne mają takie posunięcie B6 stabilizujące pozycję tutaj gońca na polu C5, zatem król czuje się tutaj całkiem bezpiecznie. No i zobaczmy, jak tutaj toczą się dalej losy. Podkreślam, że nasz goniec, on tutaj czeka na swój dobry moment. Białe zagrały goniec E5, wieża AD8, czyli widzimy już, że czarne zakończyły mobilizację sił, no i są gotowe jakoś tutaj przystąpić do poprawiania położenia i być może jakoś uwolnienia tego gońca z pola G6. Białe zagrały H4. No, jest to ruch, który z jednej strony jakby intencja jest oczywista, tak? Zagranie H5, polowanie na tego gońca, ale z drugiej strony pozwala tutaj czarnemu na bardzo ładną taką ofiarę jakości. Wieża E5, FE5, F4, skoczek E2. No i tutaj najlepszym posunięciem dla czarnego byłoby zejście królem ze związania i po ewentualnym zagraniu skoczek F4 mamy tutaj ruch goniec E3, dający czarnemu dosyć sporą przewagę. No, tymczasem zawodnik grający czarnymi no, nie zagrał tego poświęcenia, zagrał wieża D7, co niestety troszkę psuje jakby taki całokształt, ale no, popatrzmy dalej. Tak? Ten ruch jakby prowadzi już troszkę do poprawy sytuacji białego, bowiem po H5 tu jest F6,
goniec E6, wieża E6. Białe teraz zagrały no, bardzo złe posunięcie, które już prowadzi do pozycji, której już nie będą w stanie one uratować swojej pozycji. No, należało odejść gońcem na chociażby na D4, choć pozycja czarnego w dalszym ciągu będzie lepsza, chociażby tutaj po posunięciu goniec H5 i w przypadku skoczek H5, wieża H6, G3, wieża H5, król G2. No, czarne mają pionka więcej, więc jak gdyby to musi być pozycja lepsza dla czarnych, ale jeszcze problemy techniczne na pewno by tutaj jakieś były. Zaś po ruchu goniec G5, wieża goniec G5, H6 zagrały czarne oczywiście i tutaj już no, białe muszą uważać, żeby nie otworzyć linii H, no, bo mogłoby to być przy tym gońcu bardzo, bardzo niebezpieczna pozycja. Goniec H4 i goniec się cofnął na H7. I tutaj mam już taki moment, w którym akurat położenie czarnego króla w centrum no, wyjdzie im bardzo, bardzo na dobre. I zobaczmy, pionek teraz rusza do przodu i angażujemy króla. No, król tutaj znajduje się bardzo dobrze, wspiera swojego pionka. I zobaczmy, bo celowo jakby idę tutaj jeszcze do takiego momentu, w którym zobaczymy, jak ten goniec biało-polowy czarnych właśnie tutaj z majestatem wchodzi do gry i praktycznie możemy powiedzieć, że partia już jest zakończona, przewaga jest decydująca i tutaj za chwilę białe poddało się. Następna partia, którą chciałbym Wam zaprezentować, jest to już partia bardziej współczesna, z roku 2001. Białymi grał Gurewicz, silny arcymistrz, z Rogozenko Dorianem. No i mamy pozycję z ruchem białego. Dosyć podobny, bym powiedział, układ, aczkolwiek już widzimy, że pochodzący z innego otwarcia. No i białe, będąc na posunięciu, no właśnie, też stoją przed takim problemem, a mianowicie no, czarne, gdyby mogły, zagrałyby z chęcią posunięcie F4. I jakby znając poprzedni przykład, rozumiejąc specyfikę pozycji, tutaj możemy też śmiało zagrać posunięcie F4. Bardzo silne zagranie. I znowuż pojawia się oczywiście pytanie, tak, o to, jak ten goniec tutaj, jakim ten goniec jest. Czy on jest gońcem dobrym, czy jest gońcem złym? No, okazuje się, że nie możemy znowuż patrzeć na wartość tej figury tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co tutaj widzimy w strukturze i w ograniczeniu gońca, bowiem no, rzucają się w oczy jeszcze inne elementy tej pozycji, a mianowicie przewaga w przestrzeni po stronie białych, bądź co bądź para gońców, otwarta linia D i możliwość nacisku po tej linii. W związku z tym, i tutaj też ten goniec, jak gdyby podobnie jak w poprzednim przykładzie, on pełni taką jeszcze, trzyma pozycję białego na skrzydle królewskim. I no, wiadomo, że tutaj jeszcze, gdyby czarny chciał na przykład pobić takiego gońca, to no, odbijamy pionkiem HG i struktura jest w ogóle bardzo, bardzo dobra dla białych. No i cała pozycja jest dobra, więc z tego faktu też korzystamy. Czarne takiego no, gońca bić nie będą. No, postanowiły rozwijać dalej figury i zobaczmy, jak białe krok po kroku zdobywają coraz większą przewagę. Aczkolwiek już tutaj możemy powiedzieć, że ta przewaga białego jest już dosyć wyraźna. Skoczek się cofnął, roszada. O, można zrobić roszadę w krótką stronę. Pod przykryciem tego gońca na G3. Król jest bardzo bezpieczny. I przyjrzyjmy się. No tutaj następuje seria dosyć prostych posunięć ze strony białego. Czarne są no, w głębokiej defensywie, mają sporo problemów, nie mają jakby pól wtargnięcia, nie mogą jak gdyby ulokować swoich figur na aktywnych pozycjach, w związku z tym, a u białych jest cała masa takich posunięć jak gdyby za darmo, które można robić po prostu bez patrzenia się na to, co robi przeciwnik, spójrzmy, więc jakby tutaj następuje cały czas z ruchu na ruch powiększanie tej przewagi do takiego momentu, w którym no, czarny już widzimy wycofuje swoje wszystkie figury,
Białe natomiast mogą aktywnie i agresywnie tutaj już atakować przeciwnika. No i widzimy, rozkład figur białego już jest naprawdę bardzo dobry. No i jeszcze po... O, i nastąpił taki moment, w którym białe już teraz mogą przystąpić do konkretnego działania i uzyskania decydującej przewagi tym ruchem. No, nie powinno być zdziwienia, jest posunięcie C5. Widzimy tutaj masa słabości po białych polach. Tutaj pozycja skoczka niestabilna, linia D, jak gdyby, no wszystko tutaj u białych pięknie stoi. No i ten goniec oczywiście jest taki, że czeka na, że tak powiem, na deserek. No tu już jest pozycja praktycznie, że przegrana. No pod naporem figur białych tutaj naprawdę nie ma już ratunku. Czarne wybrały, że tak powiem, śmierć w postaci ruchu D5 i po tym ruchu oczywiście następuje ideowe poświęcenie skoczka, po którym praktycznie pozycja już jest nie do utrzymania. Popatrzmy, goniec E6, bardzo silne zagranie, które pozwala jednocześnie wtargnąć wieżą na D7, no i od tego już w zasadzie ratunku nie mają czarne. Popatrzmy tutaj jeszcze na dokładkę tego typu zagranie, bardzo silne, forsujące praktycznie zwycięstwo białych. Nie ma tutaj ratunku przed tego typu zagraniem. No i widzimy, że partia skończyła się tutaj za chwilę po kilku dokładnych posunięciach białego. I zobaczmy, że ten goniec na G3, on tutaj niby nie jest ważny, tak? Niby jest słaby. No, niemniej jednak bez tego gońca, gdyby to był pionek, no to oczywiście mielibyśmy do czynienia z pozycją dobrą dla czarnego, tak? Ale ten goniec, on robi swoje zadanie, no i w przyszłości jest gotowy do tego, żeby wtargnąć do gry. Mam nadzieję, że zwrócenie Państwa na tego typu zjawisko, jakim jest właśnie taki goniec ograniczony bardzo mocno swoimi pionkami, że to się Państwu podobało, że dla wielu z Państwa jest to dosyć ciekawe i nietypowe zjawisko i być może bez tego materiału nie bylibyście świadomi, że można grać i to uzyskiwać dobre pozycje również z takim gońcem, tak? Pamiętajmy, że o wartości gońca nie świadczy jak gdyby wyłącznie tylko jego położenie, ale cały szereg różnych czynników, które występują w pozycji. I to, czego ja właśnie uczę w swojej pracy ze swoimi uczniami, polega właśnie na tym, żeby mówić o pewnych zjawiskach, ale nigdy one nie mogą występować w pojedynkę. Zawsze w pozycji występuje cała masa różnych zjawisk i dopiero umiejętność połączenia tego wszystkiego sprawia, że jesteśmy lepszymi szachistami. Dziękuję Państwu za uwagę. Poproszę o komentarze, jeżeli chcielibyście Państwo zabrać głos. Dziękuję również za serducho, za palucha, jeżeli oddacie. Widzimy się za 2 tygodnie. Za tydzień film nagrywa dla Państwa Marcel. Trzymajcie się. Cześć.